Cześć, z tej strony Diary, witam Cię w kolejnym odcinku z Minecraft 1.17 na naszym kanale, czyli serii, w której razem tworzymy piękny świat i odkrywamy nową wersję Minecrafta 1.17. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to przypominam, że przed obejrzeniem tego odcinka zaleca się zostawienie suba, więc kliknij czerwony guzik w tym momencie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś i bądź widzem. No to takie proste. Okej, więc bardzo mi miło, że jesteś na nowym odcineczku. Jak widzisz, troszeczkę się zmieniło tutaj. Ja tutaj nie mówię, że to będzie wyglądało w ten sposób zawsze. Po prostu kombinuję, eksperymentuję, okej? I jak widzicie, całkiem fajny ten eksperyment jest, bo dzięki temu, że pod naszym dywanem jest Soul Sand, jesteśmy w stanie biegać po domku bardzo, bardzo szybko. No jak już mówiłem w poprzednim odcinku, będę chciał to zaimplementować poza nasz domek, tak, żebyśmy mogli w bardzo szybki sposób transportować się, przenosić między różnymi budowlami. Ale co będzie właściwie w dzisiejszym odcinku? Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku dużo będzie się działo. Będę chciał pokazać wam kilka bardzo fajnych lifehacków dotyczących Minecrafta, rzeczy, o których mogliście nie wiedzieć. Ostatni raz wam się to bardzo podobało i również dzisiaj przygotowałem kilka fajnych ciekawostek o Minecrafcie, więc oglądaj do końca i napisz, o których wiedziałeś, a o których nie, bo myślę, że dla każdego to będzie coś nowego w tym odcinku. Będę chciał również skoczyć do endu, poekspić chwilkę, żeby zrobić nowy ekwipunek, bo jak widzicie, cały czas jest bieda. Żelazny nie oddał nam cały czas naszego ekwipunku, co jest bardzo niepokojące. Żelazny, oddaj nam ekwipunek z Netherytu, okej? Bo to jest mój set. Wiem, że to ogląda Żelazny. Nie wiem, czy to ogląda. Weźcie mu to, wyślijcie. Niech to Żelazny, to do ciebie. Wierzę, że ktoś to wyśle, ten fragment tego filmu. Oddaj mój netherytowy ekwipunek. Mówiłeś, że go masz. Gdzie on jest? Co się dzieje, Żelazny? Ja się tu niepokoję, bo ja nie chcę iść do Netheru. No weź. Okej, to jest koniec wiadomości do Żelaznego, jak coś. Wracając do odcinka. Będziemy musieli już wkrótce zająć się tym tematem, czyli zmianą wejścia naszego sejfu. I wiecie co? Zadecydowałem, że skoro ten sejf póki co nie jest bezpieczny miejscem, będziemy musieli zabrać stąd wszystkie diamenty. Wiem już, jakie zrobimy wejście, a jeżeli chcesz jako pierwszy zobaczyć, jakie to będzie nowiutkie wejście naszego sejfu, serio, to jest wypasione wejście, nie widziałem jeszcze takiego wejścia w Minecrafcie, to bądź koniecznie na livestreamie w sobotę na moim Twitchu. Link jest w opisie, od godziny 8 będziemy grać w Minecraft 1.17, więc wpadaj, jeżeli jesteś poranny ptaszkiem, a jak nie jesteś, to wpadnij potem, bo i tak ten live będzie pewnie trwać kilka godzin, więc zapraszam bardzo serdecznie. Pogramy sobie w Minecraft 1.17 w sobotę. A ja się zorientowałem, że nie za bardzo mam jak stąd wyjść. Będę musiał użyć desek. Więc czekajcie, tutaj się podsadzę. Okej. O, jeszcze tutaj zostałby mi diamencik. 30 bloków diaksów. Co jest grane, ludzie? Jakby skąd one się wzięły? No to jest dla mnie zagadka. Ale jakby jest bardzo git. Jak mówię, to prawdopodobnie koszt jego sprawa. No i połowa tych diaksowych bloków jest moja, tylko Żelazny ją ukradł, więc szczerze mówiąc, naprawdę totalny wypas, zwłaszcza, że mamy tutaj nawet diamenty, więc ten safe zamkniemy, ale nie ma tu nic w środku, tylko wiecie co? Mam jeden mały, fajny pomysł. Weźmiemy tabliczkę i chcę, żeby w środku tego sejfu kryła się wiadomość dla potencjalnego złodzieja, bo jakby, hej, to jest mój safe, tam nikt inny nie powinien wchodzić. Ja tutaj nie mam zamiaru teraz przychodzić, bo jeszcze nie ma nowego wejścia, więc napiszę tutaj: czego tu szukasz, złodziejaszku? Nie wiem, kto tu przyjdzie, ale ktokolwiek to będzie... na końcu S. Ktokolwiek tu przyjdzie, to zobaczy wiadomość do siebie. Czego tu szukasz, złodziejaszku? Bo nikt nie przychodzi do tego sejfu z dobrymi intencjami. W sensie... W sumie ktoś mi tam zostawił diamenty, pewnie koszy, jak mówię, ale zazwyczaj nie przychodzą ludzie z dobrymi intencjami do cudzych sejfów, więc to mamy załatwione. Teraz, słuchajcie, bardzo chciałbym zrobić mieczyk, taki mieczyk roboczy, bo to będzie nasz finalny miecz, który, w sumie mamy bardzo dużo diamentów, możemy zrobić go diamentowego. I miecz ten nam posłuży przede wszystkim teraz do ekspienia przy ekspiarce, więc bardzo chciałbym mieć na nim sweeping edge, ale niestety nie trafiło nam się, więc choćby unbreaking i... Okej, sharpness looting 3. Kozacko, to naprawdę bardzo fajny miecz. Bardzo możliwe, że my ten miecz więc zachowamy i będzie nasz główny miecz. I oczywiście po kilku drobnych poprawkach. Zróbmy więc jeszcze może klatę, bo nie mamy żadnej klaty elementowej. No to jest, słuchajcie, niedopuszczalna sytuacja. Więc pyk, dzień dobry, pyk. Thorns 2, o nie, same thornsy. Najgorzej. Dobra, i tak
będzie to cokolwiek. Chciałem po prostu zużyć level, bo i tak zaraz będziemy nabijać go z powrotem. I jak już jesteśmy w Netherze, zanim wyjdziemy, to będę chciał pokazać pierwszy, chyba najbardziej znany lifehack spośród tych, które dzisiaj wam przedstawię. To jest coś, o czym mi pisaliście często. Naprawdę, bardzo wiele razy mi pisaliście, ale ja tego nigdy nie robiłem i w sumie to było głupie, że tego nie robiłem, a teraz o tym powiem na odcinku. I mam nadzieję, że nikt nie będzie popełniać tego błędu, co ja popełniałem do tej pory. To, że w Netherze można znaleźć złoto, wie chyba każdy. Jednak to złoto, jak wykopiemy sobie normalnym kill-offem, no to co? Co nam daje? Daje nam pyk, jakieś groszaki, golden nuggety, które, słuchajcie, nie są zbyt dużo warte. W sensie, żeby zdobyć z tego jedną sztabkę złota, to musimy mieć tych golden nuggetów 9. Tak? Dobrze mówię? Sprawdźmy. No, wydaje mi się, że 9. Pyk, no nie 4. Trzeba mieć ich więcej. Dokładnie tyle. Okej. Okay. Trochę lipa, no nie? Jakby nawet jak znajdziesz takie złoże, to w sumie co ci z tego? No może będziesz mieć z tego jedną sztabkę złota, no brawo. Ale jest pewien lifehack. Czemu ja noszę ze sobą diamenty tutaj? Czy mi pogrzało? Nosi 30 bloków diaksów? Teraz się obudziłem, dobra. Spokojnie, nie mogę o tym myśleć za dużo. Ale jeśli macie w swoim ekwipunku kill-off z jedwabnym dotykiem, czyli silk touchem, to możecie zebrać takowe właśnie rudy i przepalić je w piecu. I co dostaniemy? Zróbmy piecyk blackstone'em. Też mogłyście nie wiedzieć o tym, że blackstone'em możemy robić piecyki i nie tylko piecyki, kamienne narzędzia również. Dostajemy calutką, piękniutką, uwielbianą przez wszystkich sztabkę złota. Pam, param, pam, więc z takiego złoża, które znaleźliśmy, zamiast jednej biednej sztabki, możemy dostać ich aż 4, czy ile tam jest więcej nawet. Wow, bogactwo, więc jak widzicie, złota w Netherze jest dużo więcej, niż by mogło się wydawać. A na dodatek, jeżeli zapomnieliście z sobą cobblestone'a, tak jak to mi się zdarzyło wiele razy, a potrzebowałem coś przypalić, czy coś zrobić z kamienia, to zawsze macie blackstone'a pod ręką, bo tu wszędzie jest też blackstone, więc dwa lifehacki za jednym ciosem, możesz napisać, czy widziałeś obydwu, ja szczerze mówiąc, o tym z blackstone'em ledwo co się dowiedziałem. A jest to naprawdę fajny lifehack. Dobra, wracajmy do endu, w takim razie podekspić. I siups, jesteśmy. I tak, trzeba będzie zrobić tutaj całą, słuchajcie, bazę endową, ale jakoś cały czas to odkładam. Może zrobimy to właśnie na sobotnim livestreamie w Minecraft 1.18 na żywo. Okej, okay, i nasza ekspiarka, jak zwykle potężna, patrzcie na to. Jeden cios, jeden level tak naprawdę. No dobra, trochę przesadziłem. Ale dwa ciosy to jeden level spokojnie na tym poziomie. No dobra, całkiem epicko. 50. Prawie 5 level. Myślę, że nam... Dobra, zróbmy ten 55. Będzie nam wystarczyć na zrobienie tego ekwipunku. Okej, elegancko. Jak widzicie, ekspiara jak zawsze wyśmienita. Dziękuję bardzo. Lecimy z powrotem do naszego świata. I kolejną rzeczą, którą chcę przetestować w sumie na tym odcinku, to jest to, jak można troszeczkę taniej enchantować rzeczy. Każdy wie, że w kowadle możemy łączyć książki ze sobą, prawda? Ale to jest dużo tańsze. I jeżeli na przykład weźmiemy sobie takie budki Soul Speed 3 i na nie nałożymy teraz książkę z dwoma enchantami, które mogą być w tych budkach, to wychodzi nam to dużo taniej niż gdybyśmy za każdym razem dodawali sobie enchanty na te buty. Wiecie, o co chodzi, że lepiej jest połączyć wszystkie enchanty w książce i potem tą książkę nałożyć na jakiś przedmiot. Możesz sam to sprawdzić, ja teraz właśnie w ten sposób połączę tutaj te sharpnessy. Okej, okay, sharpness 1, sharpness 1, sharpness 2, sharpness 2 plus knockback 2. No i mamy taką książkę i możemy ją po prostu, aż mam sharpness 4 tutaj, to trochę zlamiłem. Ale możemy takie coś nałożyć, mamy dwa enchanty za jednym razem i byłoby spoko, no nie, jakby fajnie, o kurde, zepsułem kowadło, no ładnie. Okej, okay, trochę lipa. I tak się zastanawiam, czemu tak chodzę wolno? No hej, przecież nie mam na sobie butów. I gdzie się podzieli moje kowadła? Ja zrobiłem tak dużo kowadeł. Okej, okay, to jest trochę podejrzane, że one tak zniknęły. I w sumie osobą, która robiła tutaj ten remont, był Żelazny. Żelazny, czy ty mi zarąbałeś nawet kowadła? Co jest grane? To bardzo niefajne, gościu. Oddaj mi kowadła, Żelazny. O, tu mam eteryt. I tu mam jeszcze masę diamentów. Coś masę. Dosyć sporo, fajnie, dobrze wiedzieć. Więc w naszym enderczeście one będą bezpieczniejsze, tak mi się wydaje. Diamenciki, diamenciki. I mamy łuk bombom, on przetrwał
wszystkie grabieże i straty itemków. Przynajmniej tyle. Nasz miecz nie jest już taki tragiczny. Możemy nawet go przerobić na neterytowy miecz i mamy całkiem fajne cacko, które chciałbym nazwać, ale nie mam kowadła ani tyle żelaza, więc super. Okej, w piecyku tym przepalimy sobie złoto, żeby mieć go więcej i pokażę wam kolejny bardzo fajny lifehack. A właściwie nie, że to jest lifehack, ale rzecz, o której ja nie wiedziałem. Otóż w Minecrafcie możemy craftować zbroje dla konia. Pyk, w ten sposób. Tylko że one są jakby skórzane. Ale ta skórzana zbroja ma jeden atut, której nie ma żadna inna zbroja w Minecrafcie. W sensie żadna, nie wiem, diamentowa. Konie i tak są potężne, no come on. Czy wam konie giną w pojedynkach? No mi chyba rzadko. Żelaznemu udało się zabić konia, tak to prawda. Ale dzięki temu, że ta zbroja jest skórzana, ma właściwość każdej innej skórzanej zbroi. Czyli możemy farbować ją na nie dwa, nie trzy kolory, ale naprawdę na masę kolorów. Możemy, słuchajcie, stworzyć jakikolwiek zechcemy odcień, nie wiem, szarości, zieleni, niebieskiego. Tych kolorów możliwych jest naprawdę masa i możemy w ten sposób stworzyć sobie perfekcyjną zbroję dla konia. Na przykład ta, mi się bardzo podoba, ta barwa, ale można zrobić bardziej popiołową, okej, taką lekko bardziej stonowaną. Serio, tych opcji jest tak dużo i to mi się mega podoba. I ta zbroja, jak założymy ją na konia, to zaraz zobaczycie, jest dużo, o kurde, nie ma tu naszego konika! Szaraczka nie ma tutaj, ale jest kostek, dobra, założymy na kostka. Według mnie, o nie, nie mogę. Nie mogę na kostka tego założyć. Dobra, lecimy, słuchajcie, do żelaznego, bo u niego jest kostek. Więc jak mówiłem, ta zbroja ma jedną solidną przewagę nad każdą inną zbroją dla konia. Oprócz tego, że możemy zrobić ją na milion różnych sposobów i każda może być lekko inna. Okej, siema. Gdzie jest szaraczek? Gdzie jest szaraczek? Żelazny, zostawiłem szaraczka. O nie! Konia też mi ubił! Co jest? Dobra, pokażę na przykładzie tego konia. Kimkolwiek on jest. Czy on jest oswojony? On nie jest oswojony. Żelazny trzyma obcego konia w tym domku. Ten koń jest dzikim koniem, żelazny. Czemu trzymasz dzikiego konia u siebie w domu? Gdzie jest twój koń? Ty miałeś konia. Dobra, to się robi, słuchajcie, bardzo niepokojące. Nie wiem, co z tym gościem jest ostatnio nie tak, ale zaczynam się martwić. Dobra, już go oswoiłem i chcę pokazać po prostu, że ta zbroja jest dużo ładniejsza niż jakakolwiek inna zbroja. Przez to właśnie, że możemy stworzyć dosłownie jaki chcemy odcień tej zbroi. Więc całkiem fajny lifehack, czy właśnie, to jest lifehack, no taki mniej znany fakt chyba, który można wykorzystać. Całkiem fajne. Lifehack, który jest chyba moim ulubionym lifehackiem z dzisiejszego odcinka, który wykorzystam na pewno do zbierania neterytu oraz może i diamentów. Teraz pokażę wam na przykład diamentów, ponieważ słuchajcie, w Minecrafcie jest coś na stylu X-Raya. Coś, co umożliwia wam patrzenie przez lawę. Jest to w 100% bezpieczne. Jedyne co, to musicie kliknąć F3 i spojrzeć na prawo. O tutaj, w tym miejscu jest napisane typ bloku, na który patrzymy. A co jest najlepsze, to ten system ignoruje takie rzeczy jak woda lub lawa i widzimy, co jest za lawą. Więc wiemy, że tutaj za tą lawą jest stone, czyli kamień, jest tutaj kamień. A co to? Diamond ore, czyli złoże diamentów, ruda diaksów, więc wiemy, że tam, dokładnie tam jest złoże diaksów. No to co? Nie pozostało nic innego, jak zrobić tutaj taki oto mościk i zobaczyć, oczywiście gdzieś to nie jest jakoś głęboko, gdzie są te diamenciki? No powinny być gdzieś tutaj, okej. Okay. Popatrzmy jeszcze raz z bliska. Diamond ore, tu. Ten blok jest złożem diamentów. I tak to się zgadza. Jak widzicie, bardzo fajny lifehack, który właśnie udało nam się go wykorzystać. Na pewno to się przyda przy netherycie, bo często właśnie neteryt jest pod lawą gdzieś i go nie możemy przez to zebrać. No a mając taką wiedzę, jak to, że można kliknąć F3 i po prostu przyglądać się. No i tak na spokojnie. Patrzymy, nic nie ma. O. Redstone ore, okej, wiem, że tam jest redstone. No, redstone'u nie potrzebujemy, mamy go tutaj, ale gdybyśmy chcieli, to możemy w łatwy sposób go znaleźć pod lawą. No, gdybyśmy tego nie mieli, to po prostu by to przypadło. A tak to znaleźliśmy właśnie diaksy. Yuppie-yay. Na mojej liście lifehacków jeszcze jest kilka fajnych rzeczy, ale nie chcę wszystkiego naraz zdradzać, więc nie będę dzisiaj więcej ich mówić. Ale jeżeli chcesz więcej, to łapkę w górę i każde 2000 łapek w górę, to będzie kolejny lifehack do odcinka w tym właśnie stylu. Więc tak, już wkrótce bierzemy się za robienie kolejnego beaconu, tak żebyśmy mieli kilka beaconów, które będą zasilały nasz cały tutaj teren jakimiś fajnymi supermocami, skakaniem, bieganiem, regeneracją i tak dalej. Więc jak chcesz to wszystko zobaczyć, to subskrybuj ten kanał, łapkuj w górę ten filmik, a teraz na ekranie masz inne filmiki. Zapraszam Ciebie na któryś z nich, kliknij sobie, obejrzyj i widzimy się właśnie na nim.